Witam wszystkich. Bardzo fajnie, że tak licznie przybyliście. Krótki disclaimer. Ja jestem pracownikiem tej firmy i jestem odpowiedzialny, jestem deweloperem jednej z wtyczek, która tutaj będzie wymieniona. Generalnie, tak jak widać, z firmy On The Go System. Nazywam się Marcin Pietrzak. Pewnie część was mnie kojarzy, część nie. Jestem dość aktywnym uczestnikiem polskich WordCampów. WordCampów nie, ale w Warszawie staram się zawsze tutaj być. Jaki jest cel mojej prezentacji, tak bardziej szczegółowo? No to celem mojej prezentacji jest to, żebyście potrafili samodzielnie tworzyć własne typy wpisów, czyli tak zwane custom post type'y i własne taksonomie, czyli custom taxonomies. Custom buildy i pola użytkowników, chociaż o tych ostatnich opowiem najmniej, bo akurat nie będę się skupiał tutaj na tej prezentacji, na tym, jak to zrobić, jak to wyświetlić i jak utworzyć formularze, bo celem przewodnim tej prezentacji jest nauczenie, jak wyklikać, bo to jest wszystko tutaj jakby tematem przewodnim jest to, żeby zrobić taki katalog firm bez kodowania, czyli że każdy może wziąć te wtyczki trzy i sobie powyklikiwać dowolną formę katalogu. Co to są w ogóle katalogi firm? Katalogi firm to są takie strony, na których w różny sposób są prezentowane różne informacje. Tutaj widzicie screenshot, ale słabo go widać, Jaira. Jest to jeden z takich miejsc na świecie, które ma najwyższy page rank. Tych serwisów takich tego typu jest dużo, które mają najwyższy PageRank. Ten jest w 2013 chyba był najwyżej w Alexie, więc to tak zupełnie niepozornie wyglądający serwis, ja za chwilę, który po prostu kataloguje produkty, tak? Znacie na pewno takie serwisy, w których mamy katalog firm, katalog produktów i do tego służą takie proste katalogi dictionary. Dyrektor. Jakie są możliwości takich serwisów? Takie serwisy zazwyczaj prezentują jakieś dane w jakiejś strukturze. Jeżeli to będą branże, no to będzie to podzielone na branże. Jeżeli to będzie produkty, no to będzie podzielone na grupy produktów i tak dalej, i tak dalej. Serwisy tego typu pozwalają zazwyczaj w bardzo elastyczny sposób przeszukiwać te dane. Po pierwsze właśnie ze względu na różne hierarchiczne, no patrząc z punktu widzenia WordPressa, czyli taksonomię, oraz mają narzędzia do wyszukiwania. Natomiast zalogowanym użytkownikom pozwalają na dodawanie treści, w zależności od modelu, oczywiście może być to dodawanie treści za pieniądze, albo dodawanie treści po prostu, gdzieś różne mieszane rozwiązania. Z czego składa się wpis w takim katalogu? No tutaj każdy może się domyślić, że ten wpis ma kilka pól, które zawsze będą takie same i kilka pól, które możemy mieć różne, w zależności od serwisu, który będziemy budować. Na pewno będzie to nazwa firmy, nazwa produktu, będzie to jego opis, być może dodatkowe dane, które będziemy chcieli sami zdefiniować, nie wiem, może typu można przyjeżdżać z małymi dziećmi, albo nie można, tudzież tylko samochody czerwone albo zielone. Generalnie różne pola, różne możliwości, różne klasyfikacje. I przechodzimy do opisu pierwszej wtyczki z tej rodziny. To jest właśnie Types. Od niej zaczynamy. Dlaczego od niej? Dlatego, że ona jest podstawą, ona jest wyjściem do pozostałych różnych prac, które możemy przeprowadzić. Wtyczka Types pozwala na dodawanie i zarządzanie wszystkimi tymi elementami, które WordPress udostępnia API do tworzenia, czyli własne typy wpisów. Generalnie to jest mechanizm, który wykorzystujecie, nawet nie wiecie, że wykorzystujecie, jeżeli nie wykorzystujecie bezpośrednio. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystujecie co najmniej trzy typy wpisów. Kto wie, jakie to są wpisy? Jakie to są typy? Ty nie. No więc typami wpisów są wpisy, są strony i są wszystkie załączniki. To są typy wpisów. Jeden to jest typ post, drugi to jest page, a trzeci attachment. W związku z tym sam WordPress w swoim korze wykorzystuje typy wpisów, tylko wtedy one się nie nazywają własne, tylko wbudowane. Natomiast mechanizm jest dokładnie ten sam.
jeżeli my będziemy chcieli dodać jakiś własny typ wpisów, korzystamy z API, które WordPress udostępnia. To samo dotyczy własnych taksonomii, czyli Custom Taxonomies, CT skrót, która pozwala, czym są taksonomie, których używacie. To są tagi i to są kategorie. Różnica między nimi jest taka, że tagi są taksonomią niehierarchiczną, a kategorie są taksonomią hierarchiczną. Natomiast obie są właśnie taksonomiami, tylko wbudowanymi, nie własnymi. Dodatkowe pola to jest taki mechanizm, to jest MetaField API WordPressa, który pozwala dodać, na pewno korzystacie z wielu wtyczek, chociażby na przykład do SEO, gdzie jest w czasie edycji wpisu, mamy jakieś dodatkowe pola. To taka wtyczka, zresztą każda wtyczka, które, no może nie każda, te, które są zapisane poprawnie, korzystają właśnie z tych własnych pól wpisu, bo to ogarnia WordPress, my tylko musimy zdefiniować co, gdzie, kiedy i jak używamy. I pola użytkownika, czyli coś, co można dodać do profilu. Tutaj troszeczkę więcej opowiem niż o pozostałych, dlatego że już więcej o tym, do tej rzeczy nie będę wracał. To są pola, które możemy dodać do profilu i Types pozwala je zupełnie, jak mówiłem, że to jest wtyczka darmowa, dostępna na z repozytorium, na definiowanie dowolnej liczby pól. Mało tego, te pola mogą zależeć od roli użytkownika, czyli możemy w profilu, jeżeli ktoś jest zwykłym użytkownikiem, dać mu jakieś pola albo nie dać i tak dalej, i tak dalej. No i to tyle właściwie o polach. Tutaj na tym, nie wiem, na ile ten screenshot jest widoczny dobrze? Słabo widoczny, nie? No tego nie przewidziałem. Własne typy wpisów. To jest ekran dodawania własnych typów wpisów. Uwierzcie mi, że to jest bardzo proste. Ja mogę ewentualnie za chwilę pokazać po prostu działający interfejs WordPressa. Zresztą taki mam plan, że na koniec wam te wszystkie ekrany pokazać po prostu w WordPressie działające. Bez żadnej ściemy. To są ekrany, które pozwalają w różny sposób. Tutaj mamy podstawowe informacje o wpisie oraz w zależności tutaj, tu są takie rozwijalne różne menu, które pozwalają nam zdefiniować wszystko, co jest możliwe do zdefiniowania we własnym typie wpisu. Jeżeli ktoś się chce mocniej zainteresować już od strony koderskiej, jak to wygląda, to w kodeksie to będzie pod hasłem WP Register Post Type. Czyli tam są różne labelki. Ja to pokażę na sam koniec, po prostu pokazując live. I tutaj te wszystkie rzeczy możemy pokazać, znaczy możemy zdefiniować. Nazwa jest to coś, co używane jest tak, jak mamy w menu WordPressa, mamy posty, wpisy, to jest właśnie ta nazwa. Slack jest używany, jeżeli mamy włączone ładne odnośniki, to ten Slack, który tu zdefiniujemy, będzie się pojawiał w pasku adresu, tak? Czyli jeżeli zrobimy Slack, nie wiem, dom, to potem wpis typu mój piękny dom będzie miał adres na przykład /dom/mój piękny dom, tak? I inne to są te różne pola, które definiują sam custom post type. To są jeszcze nie dodatkowe pola, to jest nadal w obrębie definicji wpisu. Taksonomie mają, jak widzicie, bardzo podobny ekran. On się różni tutaj tylko jakimś jednym czy dwoma polami dodatkowymi. No to jest tak samo. Mamy nazwę, mamy slaga i mamy powiązania, których tutaj nie widać, bo tutaj tylko widać taki zestaw checkboxów, a tu są tak naprawdę, do których wpisów ma być dana taksonomia używana. Czyli na przykład tworzymy taksonomię lokalizację, które dodajemy tylko do wpisów typu domy, tak, jeżeli byśmy mieli taki serwis. Następnym ekranem do omówienia jest ekran dodawania własnych typów wpisów. Tutaj tego nie widać, ale tutaj mamy przyciski, dzięki którym można dodać dowolny typ pola, zaczynając od najprostszego pola tekstowego, poprzez datę, aż po pole, które pozwala na upload obrazka, czyli po prostu naciskamy, wypełniamy odpowiednie pola i mamy zdefiniowaną grupę. Te grupy mają tutaj taki dość skomplikowany panel, którego zazwyczaj nikt nie używa, który pozwala na wyświetlenie tych danych w zależności od różnych rzeczy. Czyli jeżeli mamy katalog firm i mamy branżę budowlaną, to możemy sobie zdefiniować, że na przykład
grupa, która zawiera liczbę betoniarek, liczbę samochodów ciężarowych, liczbę, nie wiem, łopat, tak? Będzie się pojawiać tylko dla tych wpisów, które będą należeć do kategorii budowlane. W związku z tym tutaj mamy pełną elastyczność, że te pola, które dodajemy, mogą być dodawane w różny sposób, zależnie od tego, co użytkownik, co klient na stronę wprowadza. I teraz tak, ja wcześniej zdefiniowałem kilka różnych, zdefiniowałem typ wpisu, który ma tylko tytuł, nie ma tutaj pola opisu, do którego dodaję ulicę, adres, numer telefonu i pole Skype'a. I jak widać, to jest coś, co po prostu się tak wypełnia w panelu administratora. Bo tutaj jeszcze jest jedna uwaga. Od strony użytkownika wtyczką odpowiedzialną za wprowadzanie danych jest kret, do którego dojdę. Natomiast types od strony panelu administratora. Tak jak widzicie, tutaj mamy coś dodane. Tutaj mamy dodane taksonomię lokację, która o tu się wyświetla. Tu, gdzie nie widać. I po zapisaniu chcielibyśmy obejrzeć sobie taki wpis, więc klikam zobacz i co się dzieje. Ponieważ te wszystkie pola są polami niestandardowymi, to oczywista oczywistość jest taka, że WordPress tego nie wyświetli. On potrafi wyświetlić tylko pola standardowe. W tym przypadku dla tej kawiarni jest to tylko i wyłącznie pole tytułu. I nic więcej tam nie ma. I teraz rozwiązaniem tego, żeby to ładnie wyświetlać dalej bez kodowania, bo oczywiście te wszystkie pola możemy sobie zmodyfikować szablon motywu, wytwarzając, kopiując odpowiedni plik z odpowiednią nazwą, zgodnie z hierarchią szablonów i tam sobie pozmieniać i wyświetlać na sztywno. Tak? No ale jeżeli jakaś grupa w pól zależy od na przykład wybranej branży, no to musielibyśmy to wszystko obkodowywać. Natomiast rozwiązaniem jest tu drugi komponent toolseta, czyli viewsy. Do czego służą viewsy? Viewsy służą do tworzenia szablonów dla poszczególnych możliwych elementów, które wyświetlamy za pomocą WordPressa. Tych elementów można powiedzieć w skrócie tak naprawdę są trzy. To są strony indeksowe, tak? Czyli mamy, nie wiem, stronę główną, stronę taga, stronę kategorii, stronę wyników wyszukiwania, które poniekąd też jest stroną indeksową, tylko taką nieistniejącą na serwerze cały czas, prawda? I mamy stronę pojedynczego wpisu. I właśnie komponent views pozwala na stworzenie tych poszczególnych ekranów. Nie przygotowałem tutaj ekranu pokazującego listę wpisów, to jest akurat mało istotne, natomiast dla samego wpisu tu, no nie widać, tutaj możemy definiować, to jest ekran początkowy wpisu, natomiast tam są tak zwane content template'y, czyli szablony treści, które możemy sobie, ja tutaj pokażę po kolei, jak to się odbywa, jak już sobie chcemy zdefiniować taki szablon wpisu. W obu tych wtyczkach, znaczy wszystkich tych wtyczkach jest w miarę rozbudowana sekcja pomocy, która jest dostępna tutaj na ekranie, tam standardowo w WordPressie możemy to rozwinąć i tam są wszędzie są opisy, jak to robić. Natomiast w przypadku viewsów i kreda, przy budowaniu tych bardziej skomplikowanych rzeczy przechodzimy przez takie wizardy, dzięki którym naprawdę można w prosty sposób wyklikać. Czyli wybieramy tutaj tworzenie szablonu treści i on od początku zaczyna nam się pytać, co z tym zrobić dalej. Tak jak widzicie, na początku wybieram typ wpisu z tego directory i zaczynam to tworzyć. Tutaj korzystając z tych przycisków możemy dołożyć pola albo wcześniej zdefiniowane widoki, ponieważ nas interesują o te pola, czyli pole ulicy, adresu, telefonu i Skype'a, to sobie po kolei musimy je wybierać i wyklikiwać. W rezultacie uzyskujemy taki szablon dla danego typu wpisów. Ten szablon możemy zdefiniować kilka różnych wyglądów dla wpisów i wybierać sobie, który powinniśmy. Tu
tutaj w pewnym momencie ten wizard pyta, czy podpiąć pod wszystkie, które nie mają. Tak? Jeśli się zgodzimy, to on zostanie podpięty. Tutaj zostaną, to też korzysta ze standardowych metod WordPressa. Każdy, kto korzysta z shortcodów, pozna ten zapis. To jest zapis shortcodu. I on umieszcza te pola, które są związane. Co ciekawe, możemy tutaj również te pola wyświetlać warunkowo. To tylko tak wspomnę tylko o tym. Czyli możemy na przykład wyświetlać co innego dla zalogowanych użytkowników. Co innego możemy wyświetlać dla użytkowników, którzy coś mają w profilu zapisane. Czyli na przykład dostęp do płatnych treści, ma jakieś pole w profilu, możemy część rzeczy pokazać albo ukryć, albo pokazać co innego. Tak? Jest to zalogowany użytkownik, to pokazujemy mu, nie wiem, na przykład statystyki odsłon zapisane w każdym wpisie. Więc tutaj te możliwości są i one się tutaj to można wyklikać. To jest już bardziej skomplikowane, więc to myślę, że każdy, kto będzie mocno zainteresowany, to albo ja pomogę, albo pomoże support naszej wtyczki. I po przypisaniu tego szablonu, który przed chwilą obejrzeliśmy, mamy wszystkie dane, które były wypełnione, wyświetlone, bez żadnych dodatkowych prac programistycznych. Po prostu wykonujemy to wszystko z interfejsu WordPress. W ten sam sposób możemy tworzyć listingi, czyli jakieś listy spełniające określone warunki. Możemy, teraz zostało kilka dni temu została wydana nowa wersja Viewsów, która zawiera nowy Elasticsearch, czyli taki bardzo, bardzo customizowalny. Bardzo taki interfejs, który pozwala na bardzo dużo warunków wyszukiwania zawrzeć. Duży rozwój, tak? Duże możliwości konfiguracji takich ekranów wyszukiwania. I płynnie przechodzimy do następnej części, czyli kred. No bo zdefiniowaliśmy wpisy, zdefiniowaliśmy pola, umiemy je wyświetlić, ale to ma być serwis, w którym użytkownicy sami dodają jakąś treść. I do dodawania treści, również do modyfikowania treści, używamy wtyczki kred, która pozwala cały czas po stronie frontendu na dodawanie, łącznie z uploadem plików, jeżeli pozwolimy na to, dodawanie nowych wpisów. I za chwilę też pokażę po kolei, jak to się odbywa. Można też oczywiście edytować na ekranie. I mamy pełną możliwość te edycji, dodawania plików, wpisów po stronie frontendowej. I jak to wygląda. Po wybraniu z menu kreda i dodawania nowej formy wita nas taki kilkukrokowy generator formularzy, który pozwala właśnie na stworzenie takiego formularza. Zaczynamy po prostu od wpisania tytułu takiego formularza, po czym mamy podstawowe ustawienia, które pozwalają na to, do czego mamy dany formularz używać, czy to jest tworzenie nowej treści, czy edycja już istniejącej treści, oraz co ma się dziać dalej z taką wprowadzoną treścią. Po czym wybieramy typ wpisu oraz status, z jakim dany wpis wpadnie do bazy. Bo trochę przerażające w dzisiejszych czasach byłoby puszczanie wszystkiego na żywioł i pozwalanie użytkownikom po prostu dodawanie, bo taki serwis bardzo szybko byłby znaleziony przez jakieś boty i zaraz odpowiednio wykorzystany. Natomiast jeżeli tutaj ten status nowych rzeczy jest ustawiony na oczekujący, to wtedy to się pojawia. W następnym kroku, ja go ominąłem, nie, to będzie jeszcze następny. To jest autogenerator formularza. On wyskakuje po naciśnięciu tego przycisku i nie musimy nic robić. To znaczy, możemy coś zrobić, ale nie musimy. On zawiera tutaj wszystkie pola, które są zdefiniowane razem ze wszystkimi warunkami, które są zdefiniowane. Czyli jeżeli
powiedzmy sobie, że jest to firma, nie wiem, budowlana, tak? I na początku mamy zespół checkboxów typu, czy ma ciężki sprzęt. I jeżeli zaznaczymy ma ciężki sprzęt, no to mamy na przykład dodatkowy wybór, jaki ciężki sprzęt, tak? Pole opisowe. I wiadomo, że tego pola opisowego nie ma potrzeby pokazywać, jeżeli ktoś nie zaznaczy, że ciężki sprzęt. W związku z tym tutaj wszystko z automatu się samo znajdzie i samo będzie działać. I na sam koniec wybieramy, jak już stworzymy taki formularz, to musimy go dodać. Więc po prostu wybieramy, tworzymy nową stronę, zwyczajnie zwykłą stronę, wybieramy przycisk umieszczania formularzy typu kred i wybieramy taką formę, która ląduje, to widać, która po prostu ląduje i no musicie mi uwierzyć, że ta forma jest tutaj, która po prostu pozwala na wprowadzenie po stronie użytkownika, po stronie frontendowej takiego wpisu. Tam ominąłem w czasie tworzenia taką dość dużą sekcję. Jest to sekcja związana z powiadomieniami. Na każdym etapie zmiany statusu, tworzenia wpisu możemy ustawić powiadomienia mailowe. Czyli jeżeli ktoś doda wpis, możemy mieć do siebie maila. Jeżeli ten wpis zostanie zaakceptowany, możemy tego maila wysłać jednego do siebie albo, nie wiem, do redaktorów, że coś zostało zaakceptowane, oraz do autora na przykład wpisu, jeżeli on podał swojego maila tego użytkownika, dzięki czemu on będzie wiedział, o, już mój wpis jest, to muszę, mogę zacząć sprawdzać, jakie ma statystyki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te trzy elementy. I podsumuję to króciutko, że typesy to jest definicja własnych typów, własnych taksonomii, własnych pól. Viewsy służą do tego wszystkiego, żeby to wszystko wyświetlić. I kred do tego, żeby to wszystko wprowadzić. Więcej mamy na stronie wptypes.com. I teraz chciałbym Wam jeszcze przez chwilę pokazać, jak to wygląda. Jak to wygląda w samym panelu. I teraz tak, tutaj mamy menu od typesów. I jak wyglądają poszczególne ekrany. Mamy ekran wyświetlający zdefiniowane typy, które oczywiście możemy edytować, tak jak Wam właśnie mówiłem, że tu mamy ten ekran, w którym mamy podstawowe informacje. Możemy wykorzystywać relacje między wpisami, czyli definiować, który typ wpisu jest rodzicem albo dzieckiem. To jest przy bardziej skomplikowanych relacjach. Mamy opcje dotyczące wpisu, to jest taki nudny techniczny staw, którego i tak nikt nie używa. Związany z tym, czy dane coś ma być w feedach, czy ma być wyświetlane, czy ma mieć pewne właściwości związane ze stronami, etc. Są wszystkie opcje, jak widzieliście, to domyślnie jest ukryte, bo to nie ma żadnego znaczenia dla normalnego użytkownika, ale wszystkie opcje, które API WordPressa pozwala użyć, tutaj wszystkie te opcje możemy sobie spokojnie i bez kłopotu wyklikać. Labele, czyli to, co się pokazuje w zależności od stanu. Oczywiście te wtyczki są dostępne również po polsku. Tutaj nie obawiajcie się, natomiast ponieważ ja pracuję na wersji deweloperskiej, takiej jeszcze niewydanej, tam po prostu kiepsko wyglądało, bo nowe rzeczy jeszcze nie mają tłumaczenia, to jest po angielsku. To są sekcje, które, to co mówiłem, że tutaj nie mamy edytora, oraz custom fieldy, które mają być wyświetlane na ekranie wpisów, bo tutaj mamy, zobaczcie na to. Jak mamy wszystkie wpisy, to możemy chcieć na przykład wiedzieć, kto ma wypełniony tutaj adres, albo po prostu po nim sortować. W związku z tym możemy sobie bez kłopotu to
Trafiłem ten klawisz. O, trafiłem. I tutaj oczywiście możemy, tak jak widzicie, podpiąć różne taksonomie. A tu możemy różne rzeczy. O, na przykład możemy sobie pokazać, ile tych wpisów mamy na stronie głównej, w tym, na stronie, na dashboardzie w widgetie at the glance. Tak, to nam się tutaj pojawi. Natomiast tak jak tutaj dodałem tą ulicę, no tu się powinno pojawić pole ulicy. O, jest pole ulicy, się pojawiło. Czyli tu możemy wyciągnąć. Co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że jest takie ograniczenie, ale WordPress nie pozwala tutaj dodać więcej niż 12 pol. To żeśmy odkryli w czasie testów, po prostu testując, jak wygląda ekran, do którego doda się 20 pól. Tak? Czy to ma sens? Zastanawialiśmy sami, czy nie wprowadzić jakieś ograniczenia. No się okazało, że sam WordPress nie pozwala tutaj dodać więcej niż 12 pól. O, i tutaj mamy też, proszę bardzo, tutaj w tym miejscu jest pojawione. Niestety nie jest to ta sama ikonka, która jest tu, bo WordPress na to nie pozwala. Tak, musielibyśmy pisać specjalnie dla każdego generowane styl. Dobrze, ale wracając tutaj. Tutaj mamy własne taksonomię, to co wam opowiadałem, i to jest taksonomia, która jest podpięta pod właśnie te lokacje, co tutaj widać, że jest pod Director Location. Ona ma ciutkę mniej opcji, ale nadal te opcje są, pozwalają na wszystko. Własne pola, to co wam pokazywałem. I tutaj chciałem tylko pokazać coś, czego nie było na tamtych ekranach, czyli warunki. Tutaj jest użyty tylko, to są warunki, które możemy zastosować, czyli gdzie to ma być pokazywane. Oczywiste jest, że tutaj to zostało użyte tylko do danego wpisu, ale możemy też to użyć tylko wtedy, kiedy określone taksonomie będą wybrane. To, co opowiadałem, że jeżeli coś będzie w kategorii budowlane, to dana grupa będzie wyświetlana tylko dla tej kategorii. Ba, możemy nawet wybrać. Nie możemy wybrać. Już włączę. Ale ja mogę mówić głośno, wyraźnie, bez. Nie chcę. Teraz jest. No dobrze, coś się. Możemy łącznie z tym wybrać, że w zależności od wybranego wyglądu również będziemy daną sekcję pokazywać lub nie. Myślę, że tutaj to już byśmy zakończyli, ponieważ jeżeli ktoś chce więcej informacji, to tak jak mówiłem, zapraszam na stronę Liveców. Mam dla was natomiast jedną drobną niespodziankę. Króciusieńki konkurs, który tam na tamtym ekranie, którego teraz nie pokażę, o tutaj, na tym, o tutaj, gdzie było podsumowanie, która wtyczka do czego służy. I chciałem wam dać jednoroczną licencję. Nie. Więc to będą bardzo proste pytania, bo może jedno pytanie, może dwa pytania, jeszcze się zastanowię, zobaczę, jaki będzie odzew. Podnosimy rękę i ja sobie wybiorę kogoś. Nie. Nie. Jeszcze nie było pytania. Więc chciałem was zapytać, która wtyczka w toolsetie odpowiada za tworzenie formularzy? Clip. Źle. Ta trzecia, Crit. Crit, tak. Okej, okay, punkt jeden. A czy będzie ci potrzebna w ogóle taka wtyczka, nie, skoro rysujesz? Nie. Aha. No dobrze. Chciałam się pochwalić, że nie. No proszę, to czyli co, jedna osoba słuchała? To ja wam powiem jedną historię na zachętę w takim razie. Rok temu, tak, na WordUpie, tutaj, też miałem taką licencję do wygrania. Wygrała ją Kasia Janowska, która od pół roku pracuje w OnTheGo System. Znaczy, to nie jest tak, że praca jest w pakiecie. Nie. Za to prezes to mnie zabił, jakbym tak powiedział. Ale generalnie proces przyznawania licencji skończył się zatrudnieniem Kasi, więc no myślę, że to jest całkiem niezła perspektywa. No dobrze, to w takim razie, która z wtyczek pozwala na edytowanie wpisów po stronie admina? Cicho. Nie, views? Typesy, tak jest. No dobrze. To teraz pytanie podchwytliwe, nie z tej prezentacji, ale jeżeli ktoś wie, no to w ogóle będzie super.
która wtyczka pozwala jeszcze na dodatkowo limitowanie dostępu do poszczególnych elementów? Ja wiem, że ty, Kuba, wiesz, przepraszam. Nie liczy się. No, jaka? Nie, nie, nie. To jest jedna z wtyczek. To było takie pytanie trochę podchwytliwe, dlatego że ja o tej wtyczce nie opowiadałem. Tu chodzi o wtyczkę Access, która pozwala zdefiniować nawet na poziomie poszczególnych pól dostęp do których ma, w zależności od roli, którą dany użytkownik ma. Czyli że edytor ma inne pola, inne grupy, administrator ma inne pola, co jest całkiem logiczne, bo jeżeli, nie wiem, mamy na przykład statystyki odsłon, to być może, że administratorowi jest potrzeba widzieć to pole w trybie edycji, a całej reszcie pokazujemy te pole w trybie read-only, tak? No i to by było na tyle. Chyba, że są jakieś pytania, uwagi. Ja mam pytanie. To komu przyznajemy licencję w końcu? To gratulujemy. No bo tu grafik powiedziała, że nie bardzo, tak? Więc się spotkamy i ja wezmę na miarę. Czyli nie ma pytań. Nikt nie słuchał. Dlaczego takie drogie? Można eksportować te dane z tego, z pluginu? Świetne pytanie. Dane można eksportować. A importować? Eksportować, importować w dowolną stronę. A jeżeli chciałbym takie dane, które ja sam przygotuję, to mam bazę, powiedzmy, jakieś tam dane, mogę je w jakiś sposób zaimportować po CSV i je wrzucać w niektóre pola? Ja źle zrozumiałem pytanie. Bo ja odpowiedziałem, że można i chodziło mi o definicję tego. Czyli, że definiujemy, że mamy lokacje, że mamy miejscowości i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o same dane, to same dane korzystamy ze zwykłego WordPress Import Exportera i on po prostu natywnie, tutaj nie ma żadnych rzeczy innych niż natywnie, więc tak, zarówno definicje, jak i dane można eksportować. Z tego co wiem, chyba zespół od Modul Managera, czyli takiego jeszcze jednego komponentu, który pozwala właśnie paczki tworzyć z definicjami, też pracują nad tym, żeby była możliwość eksportu, importu danych, znaczy importu danych z pliku CSV. Bo na pewno można zaimportować dane wstępnie przygotowane do pliku WXR, to jest taki XML używany przez Automatica do... Ten sam, który jeżeli weźmiemy narzędzia eksportuj, to jest dokładnie ten sam plik, tak? Koniec? No już właśnie chyba to... Ja mam pytanie, jakie są wszystkie zastosowania tej wtyczki? To jest tylko i wyłącznie do tego, czy... Tak, teraz... Jakie są zastosowania wtyczki? No... W sensie, czy tylko i wyłącznie do porównania katalogu firm? Nie, nie, nie. To znaczy my mamy gotowe na stronie dema i gotowe dane do pobrania zarówno na serwis classifiedowy, czyli ogłoszenia drobne, który jest jeszcze zintegrowany dodatkowo z WooCommerce'em i bardzo łatwo dodać tam na przykład, nie wiem, płatności za ogłoszenie. Są systemy typu, no można na tym zbudować system CMR-owy obsługi klienta. Ja mam na której ze swoich stron kalendarz siewu zrobiony za pomocą Typesów. No kiedy, w którym miesiącu, jakie rzeczy siać, tak? Który się wyświetla, no, w tym tygodniu to powinieneś wysiać pietruszkę do inspektora, tak? Więc no... Generalnie to, co robią programiści, tutaj trochę sobie chleb zabieram, czyli różne takie własne rozwiązania, własne zarządzanie danymi, to tu można zrobić, tak? Czy to będą, nie wiem, wczoraj był mecz Legii, tak? Więc możemy zrobić, nie wiem, kalendarz rozgrywek, historię wyników, bibliotekę możemy sobie na tym, w sensie inwentarz biblioteki zrobić z numerem ISBN, kto wypożyczył, tak? Kto zamawia. No tu jesteśmy ograniczeni raczej własną inwencją niż narzędziem. Tu narzędzie pozwala definiować dowolny zestaw danych z dowolnymi polami, prawie że dowolnie powiązane ze sobą, tak? Czyli jeżeli możemy mieć autora, który jest rodzicem w stosunku do książki, tak? I wydawnictwo, które jest rodzicem do książki, tak? Te relacje, co pokazywałem. I wtedy mamy na przykład właśnie katalog biblioteczny, pewnie zaraz Arek powiedziałby, że się nie nadaje, ale... bo on wie więcej na temat. Może być wielu rodziców. Może być wielu rodziców. Jedynej rzeczy, której nie może być, to jednocześnie dany wpis nie może być i rodzicem, i dzieckiem. A już nam mówiono, i sam wpis sam z siebie nie może być rodzicem i dzieckiem, bo tutaj mamy z kolei wykorzystany mechanizm wbudowany w WordPressa, czyli ten, który jest wykorzystywany przez strony, gdzie strona ma
hierarchiczność, prawda? Strony możemy hierarchicznie, możemy ustawić im rodzica. Natomiast pojawiły się na forum supportu, bardzo ważna rzecz, bo to może budzić wątpliwości, same wtyczki same w siebie są darmowe. One są wszystkie na licencji GPL, tak jak wymaga WordPress i Automatic. Za co się płaci za ten dostęp, prawda? Może się pojawić takie pytanie. Więc dostęp się płaci przede wszystkim za aktualizację, za możliwość aktualizacji z pewnego źródła i za dostęp do forum supportowego. Każdy posiadacz licencji, jeżeli zada pytanie, te pytanie jest rozwiązywane. Mamy bardzo mało pytań, które nie są rozwiązywane, bo te takie najcięższe to właśnie na przykład trafiają do mnie. Tak? Ja jestem trzecim poziomem supportu, czyli mniej więcej dostaję raz na dwa tygodnie jakieś pytania. A dziennie tych pytań jest rozwiązywanych ze względu na liczbę użyć jakaś straszna ilość. Wiem, że w zespole, zespół właśnie wsparcia jest największym zespołem u nas w firmie. To jest prawie 20 osób. Codziennie łącznie z tymi wszystkimi wtyczkami to są setki pytań. Może nie setki, może przesadziłem, ale do setki to potrafi dobić. I to jest wszystko rozwiązywane w ciągu bardzo szybkiego czasu. I to jest właśnie ta wartość, która jest dodana. Jaki jest koszt licencji? Całość. Jestem nieprzygotowany na to pytanie. Nie, ja po prostu nie wiem. Tak? Wiem, że toolset for life, czyli cały zestaw toolseta na... Jedna następna bardzo ważna rzecz. Wtyczki są różnie licencjonowane. Wszystkie wtyczki naszej firmy są licencjonowane na zasadzie kupujesz raz, używasz ile chcesz. Tak? Czyli to nie jest takie na przykład licencja z Team Foresta, że jeżeli chcę zrobić dwie, na dwóch stronach użyć tej samej wtyczki albo tego samego motywu z Team Foresta, to muszę kupić dwie licencje. Nie. Tutaj kupujemy raz. Więc taka nieograniczona lifetime licencja na cały toolset to jest $249. Ale to jest absolutnie na wszystkie wdrożenia, jakiekolwiek możemy sobie zamarzyć z supportem, póki będzie istnieć firma, tak? No bo nie mogę obiecać, że firma będzie istnieć wiecznie, tak? No bo celem firmy oczywiście nie jest się zwijanie z rynku, ale jeżeli to ktoś za 20 lat nie wyciągnął pod ścianę jakąś i powiedział halo, support, obiecałeś, lifetime. Więc taki jest koszt. Jeśli chodzi o licencje roczne, to trzeba sprawdzić, szczególnie, że ostatnio musieliśmy zmienić te ceny. Tu dziękujmy Unii Europejskiej, która powiedziała, mieszkasz w Unii Europejskiej, kupujesz poza Unią i tak zapłać VAT. Więc ceny ostatnio wzrosły o 20% ze względu na VAT europejski. Tak, taki żarcik smutny, tak? Żeby było śmiesznie, jak jesteście firmą i bierzecie fakturę, to nie płacicie tego VAT. No przecież firmy są takie biedne, ludzie tacy bogaci.